1 września o godzinie 13. Samorząd Wiśnicki przejął opiekę nad zamkiem w Nowym Wiśniczu. Od tego momentu rozpoczęliśmy wielkie urządzanie zamku. Porządkujemy magazyny. Chcemy w najbliższym czasie pokazać meble, które od 30 lat były w tych magazynach przechowywane, oraz obrazy. Udało nam się urządzić 2 komnaty zamkowe. Odbywa się tutaj wielka uroczystość poświęcona 388. rocznicy zwycięstwa pod Chocimiem. Właściciel tego zamku, Stanisław Lubomirski, w 1621 roku pod Chocimiem pokonał Turków. Z tego względu chcieliśmy właśnie przypomnieć to wielkie wydarzenie historyczne. Stąd w naszym zamku goszczą od 2 dni grupy rekonstruktorów. Odbywają się turnieje rycerskie, pokazy kaskaderów. Na zamku w Nowym Wiśniczu, w zamku Lubomirskich, reprezentujemy Polski Związek Krótkofalarski i przeprowadzamy aktywację tego zamku wliczaną do programu Zamki Polskie. Jest to program dyplomowy dla wszystkich krótkofalowców z Polski i nie tylko z Polski, również z Europy. Mamy zainstalowaną tutaj dzięki uprzejmości władz miasta i gminy Nowego Wiśnicza stację w Baszcie Królowej Bony, skąd nadajemy nasze transmisje na praktycznie cały świat. Zamek Kmitów i Lubomirskich od ponad 20 lat, od czasu kiedy przerwano remonty, był udostępniany w części jako ekspozycja muzealna. Intencją samorządu po przejęciu tego obiektu od 1 września bieżącego roku jest pełne udostępnienie tego obiektu, poszerzenie oferty muzealnej, a także umożliwienie funkcjonowania wielu przedsiębiorcom w tym obiekcie poprzez prowadzenie hotelu, poprzez prowadzenie sal konferencyjnych, poprzez stworzenie tutaj studia nagrań, a także wielu stałych i zmiennych imprez, także stałych i zmiennych wystaw. Powstaje sieć zamków, w którą ten zamek zostaje wpisany. Będzie to ścisła współpraca z innymi miejscowościami na historycznym szlaku związków pomiędzy Krakowem, Niepołomicami, Wiśniczem i Starą Lubownią. Oferta będzie rozszerzana także o powstanie tutaj Muzeum Kultury Staropolskiej i Kresów, ponieważ Związek Lubomirskich z wschodnimi obszarami Rzeczpospolitej jest bardzo czytelny i jasny. Zamek będzie jako Brama Karpat. Myślę, że jak kula śnieżna, która powoli zaczyna się ruszać, tak też rozpoczęte prace przyniosą efekt w postaci zwielokrotnienia ruchu turystycznego, a tym samym szybszego rozwoju naszego miasta, rozwoju opartego na tym, aby miasto i gmina w naszych założeniach stało się miastem kultury. Mamy bardzo bogate plany związane z naszym zamkiem. Chcemy pomieszczenia zamkowe udostępnić licznym stowarzyszeniom. Mamy porozumienie z zamkiem w Łańcucie, z zamkiem w Lubowli, również z zamkiem w Niepołomicach, z zamkiem w Dębnie, więc ta współpraca zaczęła się rozwijać. Thank you.
zamek podoba mi się naprawdę bardzo. Zresztą pan burmistrz, który tutaj siedzi z nami, jest sprawcą tego, co ma miejsce w tym zamku, czyli nareszcie remontu. Nareszcie tego, że te sale zaczynają wyglądać wspaniale, że wraca duch. Nie jeden, bo parę ciotek już widziałem gdzieś tutaj przechadzających się do zamku, więc wszyscy tutaj spieszą, zresztą też wspaniała kompania, która za mną stoi. Także cieszymy się, że zamek ożywa, że zamek zaczyna tętnić życiem. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również zrobimy jakiś wspaniały turniej rycerski i wszyscy się spotkamy. Również jestem bardzo wzruszona, w pełni podzielam wzruszenie męża, jako że kobietom wzruszać się należy, wypada wręcz. W związku z tym mogę tylko podkreślić i potwierdzić, że jesteśmy bardzo, bardzo miło zaskoczeni, że wszystko tutaj tak naprawdę pięknie, tętnie życiem, od śpiewów po walkę. Każdy może dla siebie znaleźć ten kawałek historii i życia, który go wzrusza i cieszy. My również. Mnie najbardziej cieszy to właśnie ten miejscowy, tutejszy patriotyzm. Bo nie tylko to, że w ogóle udało się odzyskać ten zamek swojego czasu, prawda, od Skarbu Państwa, ale przede wszystkim to, co widzimy na co dzień tutaj, że młodzież jest zainteresowana, że wszyscy obywatele Wiśnicza są zainteresowani.